1 marca, myślę, że to jest taka data na dziś, kiedy akwarium będzie udostępnione dla zwiedzających. Obieg jest prawie gotowy, kolejne ryby są wpuszczane, zwierzęta, rośliny. To trochę potrwa, bo potrzebny jest też czas na adaptację. Poza tym potem ryby będą rosnąć, więc będziemy mieli przyjemność też obserwować przez kolejne miesiące, jak się rozwija akwarium. Sam budynek może wiele się nie różni od innych budynków. Jest to po prostu budynek, tak? Konstrukcja żelbetowa. Jego specyficznym elementem to są wyposażenie. Przede wszystkim zbiorniki wodne, które trzeba wykonać w taki sposób, żeby były szczelne, żeby nie przeciekały, które mają przeszklenia. W tym wypadku tutaj są to przeszklenia w postaci szyb akrylowych, specjalnej technologii wykonania, bo to są i proste, długie szyby odpowiedniej grubości, jak również i zakrzywione powierzchnie dla tych większych zbiorników, które mają grubość około 15 cm. Takiej grubości ma właśnie jest ta szyba. Oprócz tego, jeżeli chodzi o to wyposażenie, mamy przede wszystkim całą instalację Life Support System, czyli systemu podtrzymania życia, czyli układu, który powoduje, że woda jest utrzymywana w odpowiednich parametrach i w takim stanie, żeby ryby mogły żyć w tych zbiornikach, żeby podtrzymać ich jakby naturalne środowisko. To, co widzimy u góry, powierzchnia, to na dole taka sama powierzchnia, to jest cała technologia. Tam są systemy przygotowania wody. Z wody wodociągowej my wytwarzamy wodę morską, czyli musimy ją oczyścić na systemach odwróconej osmozy. Następnie musimy przez specjalny system przygotowania wody morskiej zasolić tą wodę, rozprowadzić do odpowiednich zbiorników. Każdy zbiornik, który widzimy, a każdy akwarium ma oddzielną technologię. Uzdatniamy tą wodę. W każdej technologii jest system oczyszczania mechanicznego, mamy filtry biologiczne, mamy odpieniacze, mamy lampy UV, ozonatory, które oczyszczają, dezynfekują tą wodę, a jednocześnie nie zabijają nam wszystkiego. To jest sztuka, żeby tak to skomponować, żeby po prostu podtrzymać parametry wody. Jeżeli chodzi o wodę akwarystyczną, są bardzo mocno wyśrubowane. Komuś by się mogło wydawać, a to taki zwykły basen, jak się robi dla ludzi, a to nieprawda, bo basen dla ludzi to jest kompletnie inna technologia. W basenach dla ludzi zabija się wszystko to, co jest w wodzie, żeby była woda czysta, a my tutaj musimy podtrzymać to życie. My musimy przede wszystkim spowodować, żeby wytworzyły się bakterie, odpowiednie bakterie, które w procesach biologicznych przetworzą nam szkodliwe substancje, które do tej wody są wprowadzane, między innymi w trakcie, kiedy karmimy te ryby, ryby wydalają, tak jak każde żywe stworzenie, amoniak do wody, który w dużych stężeniach byłby szkodliwy i zabójczy dla ryb. My musimy na tych procesach biologicznych ten amoniak zamienić na inne formy azotu, na azotyny, azotany, czy w kolejnych procesach pozbyć się azotu w procesie denitryfikacji, tak? Poprzednie elementy to był proces nitryfikacji. Także to jest jeden z trudniejszych elementów, odpowiednio zaprojektować, dobrać i stworzyć urządzenia, żeby móc utrzymać to życie w tych akwariach. Organizacyjnie rzeczywiście to już jest prawie zakończone, także możemy być spokojni o inwestycję. Inwestycję, która w 75% była sfinansowana przez pieniądze unijne, które pozyskaliśmy z programu współpracy transgranicznej. To też chcę podkreślić. Jak wrażenia, które rzeczywiście z tych ryb zrobiły na panu też i największe wrażenia, bo każdy z nas dzisiaj robił szerokie wow. Są takie gatunki, które zawsze wywołują we mnie ciarki. Rekin przede wszystkim, ale mureny, które gdzieś wyłaniają się z odmętów, z jakichś dziwnych zakamarków. Płaszczki, które sobie swobodnie pływają w wodzie, tak czystej, że aż mamy wrażenie, że one latają. To są takie główne gatunki, które robią wrażenie, a wiem, że jeszcze będą kolejne, choćby ośmiornica się pojawi, więc jest na co czekać. Mamy największe ryby słodkowodne, czyli zaliczane do największych ryb, jednych z największych ryb słodkowodnych, czyli mamy arowany z Amazonki. Jak arowany, to mamy również arapajmy srebrzyste, też bardzo duże ryby. Mamy trzy gatunki pirani, mamy tam płaszczki słodkowodne i inne bardzo ciekawe ryby, które możemy oglądać, gdy już tutaj będziemy. Na przykład najgroźniejsza ryba Afryki, czyli taki nazywana ryba tygrys albo Goliat tygrys. Zaraz za nią idą inne afroszczupaki, czy bardzo ciekawe wielopłetwce, albo ryby noże, brzeszczotki. W morskim akwarium to z takich ryb, które wszyscy znają, to są płaszki i rekiny.
Oczywiście będą to też specjalne gatunki. Płaszczki będą karbodziobe, takich, których nikt w Polsce nie ma. Pochodzą one z rozmnożeń z ogrodów zoologicznych oraz płaszczki będą z Indochin. Bardzo piękny, zagrożony gatunek już w tej chwili. Rekiny. Chcemy jeden z gatunków rekina, który jest dość rzadko eksponowany w Europie. Jak się nam uda, to będziemy się chwalić. W tej chwili mamy 3 gatunki rekinów, które wypełniają ten zbiornik rekinów. Pływają w tym zbiorniku rekinów. Między innymi żarłacz białopłetwy. Bardziej wymagające ukwiały, bardziej wymagające koralowce, a wraz z nimi koniki morskie, wraz z nimi różne krewetki występujące w morzach, na rafie oraz pokusimy się być może kiedyś w przyszłości, jeszcze nie teraz, ale kiedyś w przyszłości być może pokusimy się również o ośmiornicę.